Podczas niedawnej sesji budżetowej Rady Miasta Puławy radni zgłosili zastrzeżenia co do niektórych zawartych w nim planów i inwestycji. Kilka z nich zostało ostatecznie przesuniętych z projektu budżetu na przyszły rok. Taki los spotkał m.in. miejską kronikę dokumentującą najważniejsze wydarzenia z życia miasta. Wniosek o wykreślenie tego punktu z budżetu na 2021 rok złożyła przewodnicząca Rady Miasta Bożena Krygier, argumentując, że w tak trudnej sytuacji finansowej tego rodzaju wydatki nie są konieczne. Jej zdania nie podzielali m.in. radni Klubu Niezależni Pawła Maja. Ostatecznie za rezygnacją w przyszłym roku z puławskiej kroniki miejskiej zagłosowało 12 radnych. 7 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. O wykreśleniu kroniki z miejskiego budżetu zadecydowały głosy radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz samorządowców byłego prezydenta Janusza Grobla. Zamawiane materiały wideo z najważniejszych wydarzeń w mieście nie powstaną po raz pierwszy od 12 lat.